Louisa May Alcott. Małe kobietki. Rozdział 18. Mroczne dni. Bev rzeczywiście dostała szkarlatyny i czuła się znacznie gorzej niż ktokolwiek, prócz hanny i lekarza, podejrzewał. Dziewczęta nie znały się na tej chorobie. Panu Laurensowi lekarz zabronił przychodzić, więc wszystko spadło na głowę Hanny. Zapracowany doktor Banks robił co w jego mocy, pozostawiając jednak wiele spraw owej doskonałej pielęgniarce. Meg nie chodziła do kingów, żeby ich nie pozarażać i gorliwie zajmowała się domem. Pisząc listy do matki, nie wspominała ani słowem o chorobie bef i miała z tego powodu trochę nieczyste sumienie. Nie mogła pogodzić się z oszukiwaniem matki, ale musiała słuchać Hanny, ta zaś nie chciała słyszeć o denerwowaniu pani March, takim byle co. Joe siedziała przy Bew po całych dniach i nocach, nie uważając tego jednak za wielki ciężar, gdyż chora była bardzo cierpliwa i wszystkie dolegliwości znosiła bez skargi, jeśli tylko zachowywała świadomość. Ale gdy temperatura podnosiła się bardzo wysoko, Bew zaczynała majaczyć ochrypłym, urywanym głosem, przebierała po kołdrze palcami, jakby grała na pianinie. I nawet próbowała śpiewać, choć z opuchniętego gardła nie wydobywała się ani jedna nutka. Nie poznawała wtedy nikogo, zwracała się do sióstr obcymi imionami i błagalnie przyzywała matkę. Joe wpadała wtedy w panikę. Meg prosiła, żeby pozwolono jej zawiadomić matkę i nawet Hanna przyznawała, że pomyśli, chociaż jeszcze nie ma niebezpieczeństwo. List z Waszyngtonu pognębił je doszczętnie, gdyż stan pana Marcza się pogorszył, a jego powrót do domu uległ dalszemu opóźnieniu. Jak mroczne wydawały się teraz dni, jak smutno i pusto wyglądał dom, jak ciężko było siostrom pracować i czekać w cieniu śmierci, który zawisł nad tak niegdyś szczęśliwą rodziną. Wtedy dopiero Margaret, roniąc samotnie łzy nad robótką, zrozumiała, jak bardzo jej życie obfitowało w skarby cenniejsze od wszelkich luksusów nabywanych za pieniądze. Miłość, bezpieczeństwo, spokój i zdrowie toż to były prawdziwe dobrodziejstwa. Wtedy Joe, mając wciąż przed oczami cierpiącą w zaciemnionym pokoju siostrzyczkę, a w uszach jej żałosny głosik, nauczyła się dostrzegać piękno i słodycz charakteru Bev, wyczuwać jak głęboko zapadła im w sercu ta mała istotka, której tak zależało, aby żyć dla innych i zapewniać domowi szczęście poprzez praktykowanie prostych dla wszystkich dostępnych cnót, ważniejszych niż talent, bogactwo czy uroda. Wtedy Amy na swym wygnaniu zatęskniła gorąco do domu, gdzie mogłaby pracować dla Bev. Czuła teraz, że żadna usługa nie będzie zbyt ciężka czy przykra i przypominała sobie z żalem, jak wiele zaniedbanych przez nią obowiązków wykonały bez słowa te skwapliwe rączki. Laury snuł się po domu niczym niespokojny duch, a pan Lawrence zamknął fortepian, nie mogąc znieść myśli o małej sąsiadce, która umilała mu szarą godzinę. Wszystkim brakowało bew. Mleczarz, piekarz, sklepikarz i rzeźnik wypytywali o jej zdrowie. Biedna pani Hamel przyszła prosić o wybaczenie za swą bezmyślność oraz o całą dla minny. Sąsiedzi słali różne dowody sympatii i życzenia. Nawet najbliżsi byli zdumieni odkryciem, ilu przyjaciół miała lękliwa, mała Bew. Ona zaś leżała w łóżku ze starą Joanną przy boku, gdyż nawet wśród majaczeń nie zapominała o swojej opuszczonej ulubienicy. Tęskniła za kotami, ale tych jej nie przynoszono, żeby się nie zaraziły. W czasie spokojniejszych godzin zamartwiała się o Joe, przesyłała czułości Amy i prosiła, by dały znać matce, że niedługo do niej napisze. Często prosiła o papier i ołówek i próbowała skreślić choć parę słów, żeby ojciec nie posądził jej o zaniedbanie. Ale niebawem ustały nawet te krótkie okresy przytomności i Bew godzinami rzucała się na łóżku, wydając niezrozumiałe dźwięki, to znów zapadała w ciężki sen, który nie przynosił pokrzepienia. Dr. Banks przychodził dwa razy dziennie. Hanna czuwała po nocach, Meg trzymała w biurku wypełniony blankiet telegraficzny, gotowa wysłać go w każdej chwili, a Joe w ogóle nie ruszała się od łóżka chorej. Pierwszy dzień grudnia był prawdziwym zwiastunem zimy, gdyż doł straszny wiatr, padał gęsty śnieg i rok wyraźnie szykował się na śmierć. Tego ranka doktor Banks przyglądał się długo Bev, trzymał w dłoniach jej rączkę przez całą minutę, wreszcie ułożywszy ją z powrotem na kołdrze, rzekł cicho do Hanny: Jeśli pani March może zostawić męża, to lepiej po nią posłać. Hanna kiwnęła głową bez słowa, bo usta drgały jej nerwowo. Meg opadła na fotel, jakby siły ją opuściły. A Joe stanęła na chwilę jak wryta z silnie pobladłą twarzą, po czym wbiegła do bawialni, porwała telegram i narzuciwszy na siebie okrycie, wypadła w zawieje. Niebawem wróciła, a gdy bezszalestnie ściągała płaszcz, nadbiegł Lauri z listem, który donosił, że panu marczowi znów się polepszyło. Joe z wdzięcznością przebiegła tekst oczami, ale ciężar wciąż leżał jej na sercu, a na twarzy malowała się taka żałość, że Laurie szybko zapytał, co się dzieje, czy Bef ma się gorzej? Posłałam po mamę, odrzekła Joe, szarpiąc się z kaloszami. I bardzo dobrze, zrobiłaś to na własną odpowiedzialność? Widząc, jak drżą jej ręce, podprowadził ją do krzesła i pomógł zdjąć oporne kalosze. Nie, lekarz kazał. Och, Joe, więc jest aż tak źle? wykrzyknął z przerażeniem Laurie. Tak, nie poznaje nas. Nawet nie mówi już o stadach zielonych gołębi, jak nazywała liście winorośli na tapecie. W ogóle nie wygląda jak moja Bev i nikt nam nie może pomóc przez to przejść. Nie ma mamy ani taty, a Bóg wydaje się tak daleki, że nie potrafię go odnaleźć. Łzy spływały po policzkach biednej Joe. Wyciągnęła przed siebie rękę rozpaczliwym gestem, jakby błądziła po omacku. Laurie ujął ją w dłonie i szepnął ze ściśniętym gardłem. Ja tu jestem. Wesprzyj się na mnie, kochana Joe. Nie była w stanie przemówić, ale rzeczywiście się wsparła. Serdeczny uścisk przyjaznej istoty ukoił jej zbolałe serce i podprowadził bliżej boskiego ramienia, które jako jedyne mogło podtrzymać ją na duchu. Lauri bardzo chciał powiedzieć coś czułego i pocieszającego, ale żadne właściwe słowa nie przychodziły mu do głowy, więc milczał, gładząc łagodnie pochyloną głowę, tak jak uczyniłaby to matka. Nie mógł zrobić nic właściwszego, nawet gdyby wykazał się największą elokwencją, bo Joe doskonale zrozumiała milczące współczucie, a cisza pomogła jej poznać, jak wielka pociecha płynie z prostej serdeczności. Dziękuję, Teddy, już mi lepiej. Nie czuję się taka osamotniona, a jeśli to się stanie, spróbuję jakoś wytrzymać. Nie trać nadziei, niedługo przyjedzie wasza mama, a wtedy wszystko będzie dobrze. Tak się cieszę, że ojcu już lepiej. Teraz mamie nie będzie tak przykro go zostawić. Och, zupełnie jakby wszystkie nieszczęścia zwaliły się na stos, a najcięższa część trafiła na moje barki. Joe westchnęła, rozkładając na kolanach mokrą chusteczkę. Przecież Meg także pomaga, oburzył się Laurie. O tak, ale ona nie kocha Bev tak jak ja i nie będzie aż tak za nią tęsknić. Bev to moje sumienie. Nie mogę jej stracić, nie mogę. Ukryła twarz w mokrej chusteczce i zaniosła się rozpaczliwym płaczem. Aż do tego dnia trzymała się dzielnie i nie uroniła nawet jednej łzy. Laurie przesunął ręką po oczach, ale się nie odezwał, póki nie pokonał dławienia w gardle i drżenia warg. Może to i niemęskie, ale nic na to nie mógł poradzić i dobrze, że tak się stało. Niebawem, gdy łkania Joe ucichły, powiedział z nadzieją w głosie. Nie sądzę, by umarła. Jest taka dobra i tak ją wszyscy kochamy. Nie wierzę, aby Bóg już teraz chciał ją zabrać. Zawsze umierają ci dobrzy i kochani. Joe westchnęła, ale już nie płakała, bo mimo wszelkich obaw pocieszyły ją te słowa. Biedactwo, jesteś zupełnie wyczerpana. Takie załamywanie rąk w ogóle do ciebie nie pasuje. Poczekaj, zaraz dodam ci otuchy. Lauri wybiegł, przeskakując po dwa stopnie naraz, a Joe położyła skołataną głowę na brązowym kapturku, którego nikt nie ruszał ze stołu, odkąd Bev go tam zostawiła. Musiał mieć w sobie jakąś niezwykłą moc, bo łagodny duch właścicielki przeniknął w magiczny sposób do serca jej siostry. Kiedy Lauri zjawił się z kieliszkiem wina, Joe wzięła go z uśmiechem i dzielnie wzniosła toast. Piję za zdrowie Bev. Dobry z Ciebie lekarz, Teddy, i taki wspaniały przyjaciel. Czy kiedykolwiek zdołam Ci się odwdzięczyć? Niedługo przyślę Ci rachunek, ale teraz mam tu lepszy balsam na Twoje serce niż całe kwarty wina. Co to takiego? wykrzyknęła Joe, zapominając w jednej chwili o narzekaniach. Depeszowałem wczoraj do Twojej mamy. Bruk mi odpowiedział, że natychmiast wyjechała i będzie tu dziś wieczorem. Dobrze zrobiłem? Laury wyrzucał z siebie słowa w wielkim podnieceniu z zaczerwienioną twarzą. Trzymał dotąd swój plan w sekrecie, gdyż bał się rozczarować dziewczęta i zaszkodzić Bev. Joe, zbladła jak ściana, zerwała się z krzesła i ledwie Lauri skończył mówić, zawisła mu na szyi z radosnym okrzykiem. Och, Lauri, och mamo, tak się cieszę. Nie zapłakała znowu, tylko śmiała się histerycznie, przywierając do przyjaciela i drżąc na całym ciele, jakby nie mogła udźwignąć niespodziewanej radości. Lauri, choć bardzo zaskoczony, wykazał wielką przytomność umysłu. Poklepał Joe po plecach, a kiedy uznał, że przyszła trochę do siebie, pozwolił sobie na parę nieśmiałych pocałunków, co ją natychmiast otrzeźwiło. Uchwyciła się po ręczy i odsunęła przyjaciela, tłumacząc się bez tchu. Och nie, ja nie chciałam, to było okropne z mojej strony, ale postąpiłeś tak wspaniale, mimo zakazu Hanny, że musiałam cię uściskać. Opowiedz wszystko po kolei, tylko nie dawaj mi więcej wina, bo potem Zachowuje się jak wariatka. Wcale mi to nie przeszkadza, roześmiał się Lauri, poprawiając krawat. Widzisz, niepokoiłem się tak samo zresztą jak dziadek. Uznaliśmy, że Hanna przesadziła trochę z tą swoją władzą i wasza mama powinna wiedzieć, co tu się dzieje. Przecież nigdy nie wybaczyłaby nam, gdyby Bew No wiesz. Wczoraj dziadek oświadczył, że najwyższy czas, żebyśmy coś zrobili. Doktor miał ponurą minę, a Hanna omal nie urwała mi głowy, kiedy zaproponowałem telegram, ale ja nie cierpię, jak ktoś mną rządzi, więc sam podjąłem decyzję. Poszedłem prosto na pocztę i już. Wasza mama jest już w drodze. Pociąg przyjeżdża o drugiej w nocy. Wyjadę po nią, a ty powstrzymaj wybuch radości i nie pozwól bew się denerwować, póki kochana pani Marcz nie przekroczy progu domu. Lauri, jesteś aniołem. Jak mam ci dziękować? Możesz jeszcze raz powtórzyć tamten numer z rzucaniem się na szyję. Nie powiem, całkiem mi się to podobało, odparł Lauri z figlarną miną, której od dwóch tygodni nikt u niego nie widział. Nie, dziękuję, odparła, wycofując się do kąta. Zrobię to za pośrednictwem twego dziadka, kiedy tu przyjdzie. Nie żartuj, tylko idź do domu odpocząć. Przecież będziesz przez północy na nogach. Niech cię Bóg błogosławi Teddy. I poszła prosto do kuchni, gdzie usiadła na szafce i zwierzyła się zgromadzonym kotom ze swego szczęścia. Laurie zaś pomaszerował do domu w przekonaniu, że całkiem zgrabnie wszystko zorganizował. To najbardziej wścibska chłopak na świecie, ale mu przebaczyłam, żeby tylko pani March zaraz przyjedzie, powiedziała Hanna z ulgą, gdy usłyszała nowinę. Meg przeżyła po cichu swoje wzruszenie, po czym pogrążyła się w zadumie nad listem. Joe uporządkowała pokój chorej, a Hanna poszła na wypadek niespodziewane goście upiec kilka placków. Zdawało się, że fala świeżego powietrza przemknęła przez dom i coś potężniejszego niż słońce oświetliło pogrążone w ciszy pokoje. Wszędzie wyczuwało się zapowiedź zmiany na lepsze. Wtaszek Bef znów zaczął ćwierkać. Oknie na krzaczku Amy pojawił się pąk cimiernika, ogień trzaskał z niezwykłą wesołością, a blade twarze dziewcząt przy każdym spotkaniu rozjaśniał uśmiech. Ściskały się przy lada okazji, szepcząc sobie konspiracyjnie w ucho Mamisia wraca, kochani, mamisia wraca. Wszyscy się cieszyli. I tylko Bev leżała nieruchomo, nieświadoma zarówno nadziei i radości, jak niepokoju i zwątpienia. Litość brała patrzeć na tak niegdyś różową twarzyczkę, na bezwładne, tak dawniej pracowite rączki, na nieme wargi, na których nie gościł już uśmiech, na zawsze starannie uczesane włosy, teraz potargane i rozrzucone na poduszce. Leżała tak przez cały dzień, podnosząc się z rzadka, by szepnąć z pieczonymi ustami wody. Joe i Meg nie odstępowały jej, pilnując, czuwając, wyczekując, pokładając nadzieję w Bogu i Matce. Na dworze szalała zawieja, śnieg walił gęsto, a godziny wlokły się nieznośnie długo, ale wreszcie zapadła noc. Za każdym uderzeniem zegara siostry siedzące po obu stronach łóżka spoglądały na siebie z błyskiem w oczach, gdyż każda godzina przybliżała upragnioną pomoc. Lekarz obiecał przyjść około północy, gdyż przypuszczalnie wtedy nastąpi jakaś zmiana, nie wiadomo jednak na lepsze czy na gorsze. Kompletnie wycieńczona Hanna położyła się na sofie w nogach łóżka i zasnęła kamiennym snem. Pan Laurens przemierzał bawialnie tam i z powrotem, czując, że wolałby raczej stawić czoło rebelianckiej baterii niż ujrzeć zasmuconą twarz pani March. Laury leżał na dywaniku, udając, że wypoczywa, ale naprawdę wpatrywał się w ogień zamyślonym spojrzeniem, które jego pięknym oczom przydawało łagodnej miękkości. Dziewczęta nigdy nie zapomniały tej nocy, ani na chwilę nie zmrużyły oka, czując wytrwale mimo straszliwego poczucia bezradności, jakie spada na człowieka w takich okolicznościach. Jeśli Bóg oszczędzi Bew, nigdy już nie będę narzekać, szepnęła żarliwie Meg. Jeśli Bóg oszczędzi Bew, spróbuję go kochać i służyć mu przez całe życie, zawtórowała jej z równą gorliwością Joe. Wolałabym nie mieć serca, przynajmniej by tak nie bolało, rzekła z westchnieniem Meg po chwili milczenia. Skoro życie często bywa tak ciężkie, nie rozumiem, jak można przez nie przebrnąć, dodała jej siostra z rozpaczą. Zegar wydzwonił północ i obie zapomniały o własnych odczuciach, tylko usilnie wpatrywały się w bew, gdyż zdawało im się, że dostrzegły na mizernej twarzyczce jakąś zmianę. W domu panowała grobowa cisza, zakłócona tylko wyciem wiatru. Hanna spała i nikt oprócz sióstr nie widział bladego cienia, który zdawał się nasuwać nad łóżko. Minęła godzina, ale nic się nie wydarzyło, tylko Lauri wymknął się po cichu na dworzec. Kolejna godzina przeszła i nadal nikt się nie zjawiał. Biedne dziewczęta prześladowały straszliwe wizje powozu, który ugrzązł w burzy śnieżnej, wypadku albo co najgorsze jakiegoś nieszczęścia w Waszyngtonie. Było po drugiej, kiedy Joe, która stojąc przy oknie, myślała jak okropnie wygląda świat w wirujących płatkach śniegowych. Usłyszała jakiś szelest przy łóżku. Odwróciwszy się błyskawicznie, zobaczyła, że Meg klęczy z twarzą ukrytą w fotelu matki. Przez głowę przemknęła jej straszliwa myśl. Bev umarła, a Meg boi się powiedzieć mi o tym. W mgnieniu oka znalazła się z powrotem na swym posterunku i rzeczywiście dostrzegła wielką zmianę. Gorączkowe wypieki i wyraz cierpienia zniknęły. Ukochana twarzyczka wyglądała teraz tak blado i spokojnie, że John nie poczuła chęci do płaczu czy lamentów. Pochyliła się nad najdroższą siostrzyczką, ucałowała spocone czułko i szepnęła łagodnie. Do zobaczenia moja Bew. Do zobaczenia. Szelest obudził Hannę, która zerwała się z sofy, spojrzała na Bew, ujęła ją za ręce, posłuchała oddechu, a potem narzuciła sobie fartuch na głowę i kiwając się w przód i w tył, wykrzykiwała urywanym głosem. Nie ma gorączka, ona śpi, dobrze oddycha, skóra wilgotna, o chwała Bogu! Zanim dziewczęta zdołały uwierzyć w radosną nowinę, przyszedł lekarz i potwierdził słowa Hanny. Był prostym, skromnym człowiekiem, ale kiedy się uśmiechnął, jego twarz wydała się siostrą wręcz niebiańska. Tak, moje drogie, myślę, że tym razem nasza malutka z tego wyjdzie. Niech w domu będzie cicho, żeby mogła spać, a kiedy się obudzi, podacie jej... Co miały chorej podać, już do nich nie dotarło. Wybiegły do ciemnego holu i usiadłszy na schodach objęły się z całej siły ramionami, przepełnione taką radością, że nie czuły potrzeby słów. Kiedy wróciły, by wpaść w objęcia wiernej Hanny, zobaczyły Bew leżącą w swej zwykłej pozie z dłonią pod policzkiem. Bladość ustąpiła, chora oddychała cicho, jakby dopiero co zasnęła. Żeby tak mama teraz weszła, Joe westchnęła, gdy zimowe niebo zaczęło szarzeć. Spójrz, rzekła Meg, pokazując jej biały, na pół rozkwitły punkt ciemiernika. Myślałam, że nie rozkwitnie się do jutra, abym mogła wsunąć go be w palce, gdyby... Ale rozwinął się w nocy i teraz włożę go do wazonu, żeby po obudzeniu jej wzrok padł najpierw na ten mały kwiatek i na twarz mamy. Nigdy dotąd słońce nie wschodziło tak pięknie i nigdy świat nie wyglądał równie wspaniale, jak w opuchniętych oczach Meg i Joe, kiedy ich długie czuwanie dobiegło końca. Zupełnie jak w bajce, szepnęła Meg, uśmiechając się do siebie. Słyszysz? Krzyknęła nagle Joe, zrywając się na równe nogi. Tak, rzeczywiście rozległ się dzwonek do drzwi, a potem głos hanny i radosny szept Lauriego. Przyjechała, przyjechała!